Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam starych i nowych subskrybentów oraz osoby, które jeszcze nie podjęły decyzji o subskrypcji. Dzisiejszy temat będzie powrotem do takiej klasyki true crime, mianowicie będzie to o seryjnym mordercy. Kontynent afrykański obfituje w seryjnych morderców, to znaczy może nie jest ich więcej niż na innych kontynentach, no ale w każdym razie nie jest ich też mniej, oni są mniej znani. Była na kanale Kryminalne Historie, był jeden odcinek właśnie o mordercach Afryki, ja w link w opisie dam i tutaj najwięcej ofiar na swoim koncie miał Moses Sithole właśnie z RPA, więc o nim podcastu nie będę robić, dlatego że już został omówiony. Jemu się przypisuje no, więcej ofiar, ale udowodniono mu 38 ofiar. Ramadan Abdel Rahim Mansour jest na drugim miejscu, to jest z Egiptu, czyli to już nie jest ta Afryka subsaharyjska. No i Dawid Tabo Simelane z dawnego Suazji, obecnie Eswatini, miał na swym koncie 28 ofiar, to znaczy tyle mu udowodniono, natomiast przypisuje się mu więcej ofiar. Ale nasz dzisiejszy antybohater tylko w niewielkim stopniu ustępuje tej trójce, a może nawet wcale nie ustępuje, a na pewno pod pewnymi względami jest ciekawszy. Także zapraszam teraz do słuchania. Maopa Cedric Make, bo tak pełne jego dane personalne brzmią, inaczej nazywany był Hammer Killer, a później Wemmerpan Killer. Hammer Killer to pochodziło od tego, że jego ulubionym narzędziem w pewnym momencie był młotek, no więc nazwany był zabójca z młotkiem. Natomiast Wemmerpan to jest takie część Johannesburga, taka część, gdzie jest jezioro, no i tam ludzie wypoczywają i właśnie w tym rejonie dochodziło do morderstw, no więc morderca z Wemmerpan. To Wemmerpan jest pisane razem lub pisane osobno. Tutaj ten drugi przydomek jest częstszy, no bo po prostu tych zabójstw było więcej. Tutaj trzeba zaznaczyć, że Cedric Make był takim zabójcą seryjnym trochę nietypowym, bo taki typowy przynajmniej, no, czy stereotypowy zabójca seryjny raczej trzyma się jednego modus operandi, natomiast ten zmieniał właśnie zarówno sposób zabijania, bo najpierw zabijał młotkiem, później w różny sposób zabijał, także to jeszcze o tym będzie mowa. Poza tym też jego ofiary były z pozoru przypadkowe, dlatego że zazwyczaj seryjni mordercy wybierają ofiary jednakowe pod względem płci, pod względem też koloru skóry. Natomiast w przypadku tego mordercy tutaj ofiary były bardzo różnorodne, zarówno pod względem płci, wieku, koloru skóry. To znaczy, jeżeli chodzi o wiek, no to tutaj ofiarami padały osoby dorosłe czy prawie dorosłe. Najmłodsza ofiara miała lat 15, natomiast wszystkie inne były już osobami dorosłymi. Także tutaj, no jeżeli chodzi o kolor skóry, no to tutaj była duża różnorodność i praktycznie no, on nie odgrywał roli. Natomiast co odgrywało rolę, no to jeszcze o tym sobie powiemy później. Na razie przedstawię taki krótki życiorys Cedrica Make. Małpa
Cedric Mace, tutaj to imię Maopa, to jest imię afrykańskie, no tutaj jeżeli chodzi o większość czarnoskórych mieszkańców południowej Afryki, to nosi ona dwa imiona, jedno właśnie jest z języków afrykańskich zaczerpnięte, drugie jest imieniem europejskim. Ja będę później używać tego europejskiego imienia Cedric, bo tak też często w literaturze się pojawia jako Cedric Mace. Urodził się 10 września 1965 roku. I jego dzieciństwo różnie jest opisywane. On sam określił, że no nie było takie najgorsze, no ale też nie było dobre. No raczej jakieś tam problemy w dzieciństwie były, no bo on później odczuwał wielką nienawiść do swojego ojca. Także no jakieś problemy były. Jego ojciec nie był wiernym małżonkiem. Zresztą później ten schemat się będzie powtarzać w przypadku Cedrika, ale to. Powiedzmy, no, nie było takie znów rzadkie w tym środowisku. W każdym razie tutaj chodził do szkoły i przez 3 miesiące chodził do takiej szkoły, która się nazywała Initiation School i tam bardzo źle tą szkołę wspomina. Też szczegółów nie znam, ale też coś złego się tam musiało dziać. W każdym razie później poszedł do innej szkoły, no ale szkołę podstawową na 8 klasie skończył tam. Było wtedy, nie wiem, czy było 8 klas, w każdym razie na 8 klasie skończył w ogóle swoją edukację, dlatego że no jak był takim, z moich obliczeń wynika, że około 14 lat musiał mieć wtedy, no to zmarł mu ojciec. No i wtedy młody Cedric musiał zacząć pracować, po prostu no, zarabiać na utrzymanie rodziny i zarabiał na utrzymanie rodziny, przeniósł się do Johannesburga. I tam przyuczył się do zawodu hydraulika i pracował już jako hydraulik, już później miał już ten zawód, no i przez długie lata mieszkał w dzielnicy La Rochelle, tam zamieszkał, to jest taka dzielnica w Johannesburgu. Nazwa La Rochelle jest nieprzypadkowo zbieżna z francuską nazwą tej twierdzy hugenotów La Rochelle, dlatego że jak wiemy tutaj wielu burów europejskiego pochodzenia, mieszkańców RPA, właśnie przybyła z Francji, właśnie to byli potomkowie tych francuskich hugenotów, którzy uciekali przed prześladowaniami religijnymi i stąd tutaj te nazwy takie właśnie francuskie La Rochelle, a w innym podcaście była nazwa Coligny, także tutaj nawiązanie do tego okresu z wojen religijnych, no ale tutaj o tym nie będziemy mówić, tylko to taka dygresja była. Dlaczego taka dziwna nazwa? W każdym razie on tam mieszkał i do 32 lat, no to w zasadzie nie sprawiał żadnych problemów. Miał żonę, żonę miał w prowincji Limpopo, czyli tam na północnym wschodzie, natomiast no, w Johannesburgu miał dziewczynę. No, nie jest to może sposób życia godny pochwały, no ale nie jest sprzeczny z prawem, więc tutaj no, przestępstw żadnych nie popełniał, przynajmniej nic o tym nie wiadomo. No i co się stało, że już będąc dojrzałym człowiekiem, wkroczył na drogę przestępstwa, to tutaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, no można się domyślać, być może jako hydraulik za mało zarabiał i chciał do czegoś dojść, może chciał być sławny, no co się w nim, co się stało, to trudno powiedzieć. W każdym razie jako już dorosły mężczyzna dokonał pierwszego swojego przestępstwa i to było
28 grudnia 1996 roku. Czyli to wychodzi, że miał 31 lat, tak. To nawet mniej, tak. 31 lat wtedy miał. I wtedy to było, że poszedł do kawiarni, to się kawiarnia Hill Gardens Cafe. No i tam zamówił coś u kelnera i ten kelner się nazywał Antonio Alfonso. I jak kelner odszedł, żeby zrealizować zamówienie, no to on uderzył go młotkiem. I jak już kelner stracił przytomność, to ukradł 400 randów. 400 randów, no to dzisiaj jest to bardzo niewiele. W roku 96 było to więcej trochę, nie wiem jaka to była dokładnie wartość, natomiast za te pieniądze później obchodził nowy rok. Antonio Alfonso przeżył napaść, natomiast no, nie był w stanie zidentyfikować napastnika, także tutaj no, jak przebiegało śledztwo w tej sprawie, to nie wiem, ale faktem jest, że sprawca napaści nie został schwytany, no i to niestety pozwoliło mu rozwijać się, tak oczywiście w cudzysłowie. Nie minęło wiele czasu, bo 6 stycznia 1997 roku o godzinie 10 rano Cedric wstąpił do krawca. Taki to był sklep krawiecki, tam gdzie można było ubranie poprawić, ale też można było kupić. No i to było na Madison Street. I tam krawiec był starszym już człowiekiem, miał 78 lat. I tutaj nazwisko jest podane, imię i nazwisko Megan Kanji. I ten krawiec tam siedział za ladą, natomiast Cedric zapytał go, czy mógłby mu poprawić spodnie i tam pokazał takie spodnie na wzór i chciałby swoje spodnie mieć przykrojone do takich, jakie tam mu się podobają. No i postanowił po prostu zaczekać, no bo tam krawiec powiedział, że to niewiele czasu tam zajmie to poprawienie spodni, no więc on zdecydował się zaczekać w sklepie, no i jak już odbierał te spodnie, to uderzył krawca kluczem francuskim i uderzył go w oko, no i jeszcze no, stracił przytomność, przewrócił się ten krawiec, natomiast Cedric ukradł jeszcze 5 par spodni, no i poszedł. Magan Kanji, czyli ten krawiec, przeżył, natomiast miał trwałe zniekształcenie twarzy i stracił lewe oko. Kolejna napaść miała miejsce 2 dni później i jej ofiarą był Kenny Chan. I to był sklep rzeźniczy, sklep mięsny. No i taki schemat był podobny, że sprawca poprosił o towar i w momencie, jak sprzedawca się obrócił, żeby, no w tym przypadku to było mięso, żeby ściągnąć z haka, no to dostał młotkiem w tył głowy. No i Cedric ukradł pieniądze i uciekł ze sklepu. Kolejną ofiarą był również krawiec. Znowu wrócił do krawca, jeszcze tych krawców będzie więcej. I to był Cantilal Luczman. On miał, tutaj źródła podają 56 czy 58 lat, w każdym razie no, mężczyzna w średnim wieku.
I Cedric Mack tutaj zastosował podobny schemat, mianowicie poprosił o dokonanie naprawy drobnej, natomiast jeszcze tam chciał jakąś bieliznę kupić, no bo to był taki sklep krawiecki, tam można było też kupować rzeczy. Natomiast zrobił dosyć nietypową rzecz, bo wyciągnął młotek i pokazał mu ten młotek, że tam się ta część, co do uderzania służy, że się chwieje na trzonku, no i chciałby ten młotek naprawić. No i pan Luczman pokazał mu, powiedział mu, gdzie jest sklep, gdzie można taki naprawić, gdzie jest warsztat, no i że za ten czas, jak będzie krawiec właśnie przerabiał te spodnie, no to będzie tutaj mógł naprawić ten młotek, no i później wróci. No i tak też się stało. Cedric poszedł naprawić młotek, naprawił ten młotek, no i później użył go w takim celu jak poprzednio, czyli uderzył Luczmana w tył głowy. I tutaj była też taka nietypowa rzecz, że zostawił później ten młotek. Dlaczego zostawił, to ciężko powiedzieć, ale zostawił. Natomiast no, teoretycznie można było szukać sprawcy, no, dlatego że zanim te naprawy zostały wykonane, no to krawiec go poprosił o wypełnienie formularza. Widocznie no, to były sytuacje, jak klient na przykład zostawi i nie przyjdzie po towar, no to żeby wiedzieć, kogo szukać. No i on owszem formularz wypełnił, z tym, że dane podał fałszywe, podał nazwisko Patrick Mokuena. I to nazwisko później będzie podawać też na przykład przy sprzedaży kradzionego roweru. To samo nazwisko będzie podawać. No, to było fałszywe nazwisko. Natomiast przeżył tutaj. Ten sprzedawca w sklepie mięsnym też przeżył, także tutaj na razie jeszcze nie było ofiar śmiertelnych. Kolejną ofiarą był również krawiec i to było 22 stycznia. I ten krawiec się nazywał Abdul Bulbulia. I to było w takiej części Johannesburga, w takiej dzielnicy, która się nazywa Newton. I tutaj skradziony został portfel. Jest taka informacja, że wartość gotówki skradzionej wynosiła 600 randów. No tam jeszcze inne rzeczy też były skradzione, natomiast też ofiara przeżyła. Pierwszą ofiarą, która nie przeżyła, no to było dzień później i to był Dansuklal Patel. Podobnie został uderzony młotkiem i zmarł w szpitalu. I sprawca ukradł portfel, więc tutaj też się za bardzo nie obłowił, natomiast Patel nie przeżył, więc można liczyć, że pierwsze morderstwo zostało dokonane 23 stycznia 1997 roku. Natomiast później jeszcze było kilka innych napadów, one też napadów z młotkiem i one nie doprowadziły już do niczyjej śmierci. Natomiast policja miała problem, początkowo nie łączyła tych spraw ze sobą, dlatego że one były w różnych dzielnicach Johannesburga, w różnych miejscach, więc najpierw ich nie łączono, no później już zaczęto łączyć. W sumie tych napadów było 11, no i jeden zakończony
tragicznie, no bo śmiercią ofiary. Jak już wiemy, na tych ofiarach się nie skończyło, natomiast zmienił się sposób działania sprawcy i pod koniec kwietnia 1997 roku, dokładnie 27 kwietnia, sprawca znowu uderzył, ale tym razem już nie było to w sklepach czy tam kawiarniach, warsztatach krawieckich, tylko to już było nad jeziorem. To jest takie jezioro, które się nazywa Wemmerpan. To jest obszar bardzo taki rekreacyjny, obecnie pełen atrakcji. Nie wiem, jak to było w 1997 roku, natomiast teraz tam się znajdują fontanny takie z muzyką, pokazy fontan są. Też się znajduje park miniatur i tam na przykład można zobaczyć miniaturę Robben Island, czy też miniaturę statku, którym przybył Jan van Riebeck, czyli to ten statek z tymi pierwszymi osadnikami. Natomiast no, wtedy to chyba jeszcze tego nie było, natomiast był bardzo taki przyjemny obszar rekreacyjny, jezioro otoczone parkiem, park się nazywa Pioneer Park, czyli Park Pionierów. Chodzi tutaj o tych pionierów, którzy zakładali miasto Johannesburg, bo miasto Johannesburg powstało w wyniku gorączki złota. Tam przyjeżdżali ludzie, żeby szukać się złota, ale inaczej niż w przypadku innych miast, gdy wydobycie złota przestawało być opłacalne, no to te miasta były porzucane. Natomiast Johannesburg się dalej rozwijał. Wemmer to był sam Wemmer, no to był właśnie jeden z tych pionierów i właśnie dużo działali dla początków miasta Johannesburga wraz zresztą z żoną. Natomiast pan to jest słowo z języka Afrikaans i pan oznacza po prostu płytkie jezioro. To jest zbiornik powyrobiskowy i najpierw właśnie, no nie wiem co tam wydobywano, prawdopodobnie jakiś tam żwir, czy no może też i złoto, no to już tego nie wiem. Natomiast później on służył jako zbiornik, który dostarczał wody do kopalń, także zaopatrzenie w wodę. No a dzisiaj jest takim miejscem rekreacyjnym, tam jest klub wioślarski. No ale tutaj no, ten podcast nie jest o atrakcjach, jak wiemy. Natomiast co jest w tym przypadku istotne, że tam były stosunkowo łatwe do znalezienia ofiary, no bo tam nad tym jeziorem dużo było par, które spędzały mile czas ze sobą. Jedną z takich par stanowili Elijah Hlatswayo. On miał 58 lat i Eunice Nkosapansi. Tutaj jej wiek nie został podany i ta para siedziała w aucie, no i mile ze sobą spędzała czas. Natomiast Cedric Maque podszedł do auta i strzałem w tył głowy zabił mężczyznę, czyli Elidże, i kobietę Eunice wyciągnął z auta i też zabił. Ukradł portfel i jeszcze ukradł pistolet, bo para tutaj miała też broń.
Policja znalazła dwa ciała, zresztą ciała były w odległości 2 metrów od siebie. No i na policji spoczął przykry obowiązek poinformowania żony Eligi o tym, nie tylko, że jej mąż zginął, no ale także, że jej mąż nie był wiernym mężem. No być może ta pani wiedziała o tym wcześniej, może nie wiedziała. No sprawa przykra. No na tym działalność Cedrica się nie skończyła, jak można się domyśleć. I tutaj już była seria morderstw, właśnie które różniły się modus operandi, natomiast były na ogół, bo tam też pewne wyjątki były, ale na ogół były związane właśnie z Wemerpan, z tym obszarem, więc stąd był ten przydomek Wemerpan Killer, czyli właśnie zabójca z Wemerpan. Natomiast wcześniej no to był ten przydomek zabójca z młotkiem, czy zabójca krawców też, no bo tam było więcej krawców wśród ofiar. I o ile te poprzednie zabójstwa miały właściwie bardzo podobny schemat, to tutaj już ten schemat był różny. Tutaj już widzimy, że niekoniecznie młotek, czy raczej nie używał młotka, no czasem używał kamieni, ale tutaj coraz częściej używał broni palnej. No to się może wiązać z tym, że po prostu tą broń palną miał, no bo zdążył tam ukraść, no to miał broń palną, więc tutaj bardziej efektywna była broń palna, ale nie zawsze używał tej broni palnej, dlatego że jeszcze nawet tej samej nocy Cedric spotkał samotnie idącą kobietę. Tutaj też zwróćmy uwagę na to, że tutaj będą właśnie w tych okolicach Wemerpan, to będą ofiary bardzo różne, bo będą pary, będą samotne kobiety, samotni mężczyźni, szczególnie tutaj taksówkarze będą zabijani, także mamy różnorodność ofiar, różnorodność sposobu zabijania też. I ta kobieta szła samotnie, Cedric ją najpierw zgwałcił, natomiast później zabił, uderzając kamieniem w głowę. Później doszło do ataku na taksówkarza. To było 25 maja i do taksówkarza zamówił taksówkę i do taksówkarza oddał kilka strzałów, zrabował mu 300 randów, no i później uciekł, natomiast taksówkarz tutaj przeżył. Z kolei w czerwcu też była kolejna napaść, też taksówkarz i tutaj sprawca zabrał mu buty i zegarek i portfel i oddał też kilka strzałów w jego kierunku i również tutaj taksówkarz przeżył. Niestety tego szczęścia nie mieli Ralph Guenia, 49-letni mężczyzna, i Christina Masigo, 42-letnia. Para siedziała nad jeziorem i zaskoczył ich Cedric. Oddał dwa strzały do Ralfa w tył głowy i zabił go, z tym, że tutaj nie zginął na miejscu, bo tam jeszcze przechodnie próbowali go ratować, no ale niestety bezskutecznie. No i Cedric zabił też Christinę, z tym, że no niestety tutaj wcześniej ją wykorzystał. Także tu już widzimy drugą parę, która straciła życie. No, byli w historii seryjni zabójcy, którzy się specjalizowali właśnie, że tak można powiedzieć, specjalizowali, no ale
chyba jest to adekwatne określenie, zabijaniu par. Natomiast Cedric, tak jak już mówiłam, nie miał szczególnej preferencji i dnia 16 czerwca życie straciła Dora Dladla. Dora Dladla uprawiała jogging i została zabita też z pistoletu, strzałem, i wcześniej została również wykorzystana. Także tutaj był atak na zupełnie nieznajomą, samotną osobę, która po prostu uprawiała jogging. W tym czasie już Cedric miał 3 pistolety, to były te zrabowane pistolety, także już często używał broni palnej. Kilka dni później, 21 czerwca 1997 roku, ofiarą Cedrica padł Sonti Mohokoni. Sonti spacerował w towarzystwie dwóch kobiet, swoich znajomych, i w pewnym momencie Cedric podszedł do niego i chciał go o coś spytać, ale zamiast tego wyciągnął pistolet i go zastrzelił. Zrabował mu 20 randów, audiobook i jeszcze buty do tego. Natomiast dwóm kobietom udało się uciec. 11 lipca z kolei została kolejna para zaatakowana. Byli to Jerry Naidu i Charlotte Ndlovu. Siedzieli w samochodzie Jerry'ego i w pewnym momencie Cedric zapukał w szybę samochodu i poprosił Jerry'ego, żeby ten pomógł mu z telefonem komórkowym, no bo on jakieś miał problemy. No i Jerry spuścił szybę. No i jak Jerry spuścił szybę, no to Cedric wyciągnął broń i strzelił mu w klatkę piersiową i w brzuch, także już Jerry tego nie przeżył. Natomiast Charlotte została wyciągnięta z auta. Cedric bił ją po głowie rączką od pistoletu, zrabował jej kurtkę skórzaną, okulary i portfel, no ale później dziwnie się zachował, bo powiedział jej, żeby wezwała taksówkę. No co ona zrobiła? Zawołała taksówkę i jak najszybciej tą taksówką odjechała. Także tutaj świadomie Cedric postanowił ją zostawić przy życiu. Tutaj trudno powiedzieć, dlaczego tak zrobił. No tak samo pozwolił uciec tym kobietom, które towarzyszyły Sontiemu. Więc tutaj ciężko jest powiedzieć, być może był jakiś określony typ kobiet, które on zostawiał przy życiu. No, nie da się tutaj na ten temat powiedzieć jednoznacznie. Następnego dnia, czyli 12 lipca, znów została zaatakowana para. I był to 35-letni Moses Ramotszla i Dorcas Makaciane. Ona miała 26 lat. Sprawca zastrzelił mężczyznę 2 strzałami w tył głowy, także taki styl egzekucji, to jego zdaje się ulubiony styl. Natomiast kobietę prowadził w krzaki, kazał jej iść w głąb parku. Po drodze napotkali przechodnia, jakiegoś tam bezdomnego prawdopodobnie, czy jakiegoś spacerującego przechodnia, nie wiadomo kim on był. Natomiast Makę powiedział Dorcas już na wstępie, że ten przechodzień to jest jego partner i żeby nie próbowała wzywać pomocy, to w domyśle było.
Natomiast czy rzeczywiście to był jego partner? Raczej nie. Chociaż przy tych atakach z młotkiem, tutaj przynajmniej raz zostało stwierdzone, że rzeczywiście miał jakiegoś partnera, który mu pomagał w przestępstwie. Natomiast w tym przypadku prawdopodobnie no, to było tylko celem zastraszenia kobiety. I kazał się kobiecie rozebrać i no, wykorzystał ją. No a później zrobił coś bardzo dziwnego, dlatego że dał jej pieniądze na taksówkę. No i jeszcze chciał się z nią umówić na randkę i pytał się, czy ona się wybiera na pogrzeb swojego chłopaka. No i tyle. No więc to było takie bardzo dziwne zachowanie. Tutaj zwrócić należy uwagę, że rzeczywiście to już drugi raz, kiedy kobiecie pozwolił odejść. Dlaczego jednym kobietom pozwalał odejść, a inne zabijał, to ciężko powiedzieć. Być może po prostu te, które były uległe, faktycznie nagradzał w ten sposób, że zostawiał je przy życiu. No ale to tylko są domysły. Po tej serii napaści i zabójstw policja już zaczęła się skłaniać ku temu, że jest to jeden sprawca, którego należy wytropić, chociaż, no, jak mówię, modus operandi tutaj się różnił. W każdym razie, tak czy owak, trzeba było sprawę rozwiązać i zadanie to powierzono bardzo już wtedy znanemu detektywowi, który wykazywał 99% skuteczności i był to Petrus Erasmus Johannes van Staden Bielefeld, w skrócie nazywany Piet Bielefeld i tak go będę określać. Piet Bielefeld urodził się w roku 1950. No niestety zmarł w roku 2017, no wiele lat później zmarł na raka, dokładnie 24 maja 2017 roku. I cała jego kariera no, naznaczona była wieloma sukcesami. No i już wtedy, w roku 1997, już wtedy był znany i kilka ważnych spraw rozwiązał. Może kiedyś o tych sprawach też będę opowiadać. Też chodziło tam między innymi o zabójstwa seryjne i tutaj powierzono jemu rozwiązanie tej sprawy. Pamiętajmy, że na razie badana była sprawa zabójstw w okolicach Wemmerpan, natomiast sprawa zabójcy z młotkiem jeszcze wtedy w ogóle nie była traktowana jako sprawa seryjnych morderstw, tylko nie łączono tych przypadków. Natomiast jeżeli chodzi o śledztwo w sprawie zabójstw nad jeziorem, właśnie to Wemmerpan, to Piet Bielefeld zwrócił uwagę na razie na jedną tylko rzecz, że zabójstwa mają miejsce od piątku do niedzieli, czyli w weekendy. No, wtedy akurat pary się najczęściej tam gromadzą, więc no to jeszcze była taka obserwacja, która no, wiele jeszcze informacji nie dawała. Natomiast 4 dni po ostatniej zbrodni doszło do kolejnej. Para Stanley Kolobe i Emily Madiba spędzali w samochodzie miło czas i podszedł do nich Cedric Macke i zagroził pistoletem. No i tutaj się taka dziwna rzecz, z kolei kolejne jakieś jego perwersja dała znać o sobie, dlatego że zmusił parę, kazał wysiąść im z samochodu i zmusił parę do tego, żeby na jego oczach no, dokonywali czynności intymnych. Ja tutaj mówię eufemistycznie, no bo tam nie chcę, żeby używać pewnych słów, ale wiadomo o co chodzi.
Później kazał się ubrać, ukradł Stanleyowi portfel. Stanley zdążył uciec, natomiast Emily została wykorzystana i też ukradł jej skórzaną kurtkę. Tutaj się powtarza ta skórzana kurtka, bo już innej kobiecie też ukradł skórzaną kurtkę i zegarek. Także te zegarki, no i także to się będzie powtarzać. No i buty się będą powtarzać, ale o butach to za chwilę. Tutaj akurat butów nie mam informacji na ten temat, żeby ukradł buty. Natomiast no, para uszła z życiem. Natomiast już 18 lipca, no to był najczarniejszy dzień z historii tych morderstw, dlatego że w tym jednym tylko dniu zginęło aż 5 osób w trzech różnych zdarzeniach. Najpierw Cedric podszedł do spacerującej pary i to byli 25-letni Samuel Malema i Catherine Lekuane. Cedric zażądał od Samuela, żeby wydał mu portfel z pieniędzmi. Samuel odmówił i bronić się zaczął. Wtedy Cedric wyciągnął pistolet i oddał 3 strzały w głowę. Samuel już tego nie przeżył. Natomiast do Catherine Cedric Macke strzelił w kolano, no, żeby nie mogła uciekać. Prawdopodobnie o to chodziło, no, czy raczej na pewno nieprawdopodobnie. No i dwukrotnie ją zgwałcił, no a następnie uciekł. Dwie następne ofiary to również była para i to był David de Plessis i Sara Langpane. Zostali oni zaatakowani przez Cedrica i najpierw został zastrzelony David, a następnie zgwałcona została Sara i później też została zastrzelona. Davidowi zrabowano między innymi buty. Także tutaj te buty będą się powtarzać wielokrotnie. Tutaj, jeżeli chodzi o te cele rabunkowe, no to rzeczywiście przy każdym morderstwie czy napaści ten motyw rabunkowy też występował i faktycznie te łupy były wykorzystywane w sposób praktyczny, bo one były sprzedawane czasem, a najczęściej w ogóle były odsyłane matce, jak się później okazało. Także dbał o matkę, był z matką związany. Natomiast niektóre z tych zrabowanych przedmiotów, no to jak to często bywa u seryjnych morderców, no to były prawdopodobnie jakieś fetysze. Także tutaj z jednej strony był ten aspekt praktyczny, a z drugiej strony był ten aspekt symboliczny, znany tylko samemu mordercy. 19-letni Martin Stander pracował w klubie jako disc jockey i feralnego dnia odwoził swoją dziewczynę, już skończył pracę. Ta dziewczyna to była Lelani van Wyk i miała lat 15. Odwoził ją do domu, no ale po drodze para zatrzymała się, żeby kupić papierosy, no i niestety ta decyzja okazała się fatalna, bowiem zauważył ich Cedric Macke i najpierw zastrzelił chłopaka, a następnie wykorzystał i później też zastrzelił dziewczynę. Tym samym Lelani była jego najmłodszą ofiarą. Zrabował biżuterię. Ta seria zabójstw dokonanych jednego dnia pozwoliła na to, że Cedric Macke
zrobił sobie przerwę. No bo widocznie czuł się zaspokojony, no ale ta przerwa nie trwała długo, bo zaledwie tydzień. I po tygodniu kolejna para została zaatakowana. Tym razem to było w rejonie Boysens, to jest taka dzielnica Johannesburga. I ofiarą padli Henio Mitsoyoce. Tutaj jest, nie jestem pewna pisowni. Tutaj może być błąd, dlatego że ja to spisywałam ze słuchu, no więc po prostu napisałam tak, jak mi się wydawało, że to powinno być zapisane w fonetyce angielskiej, ale nie ręczę. Natomiast Doris Mangapela, no to tu już jest pisownia prawidłowa, dlatego że to już widziałam to nazwisko spisane. I w tym przypadku, ja mówiłam, że tam był jeden przypadek, kiedy Makę działał ze wspólnikiem. I tu rzeczywiście taka historia miała miejsce, że oprócz Makę był jeszcze jeden przestępca. Nie znam, tutaj nigdzie nie znalazłam danych na temat tego wspólnika, ani czy on w ogóle kiedykolwiek stanął przed sądem za to przestępstwo, czy akurat no, sądzony nie był wspólnie z Makę, także najwyżej mógł być osobno sądzony, ale tutaj na temat tego wspólnika nic nie wiadomo, wiadomo tylko, że był. No i Makę i jego wspólnik zażądali od pary pieniędzy, no i później zaatakowane, jak spotkali się z odmową, no to została para zaatakowana, Doris została wykorzystana i zatłuczona kamieniem, tym razem kamień był w użyciu. I ukradziono wtedy spodnie i buty kobiety. W sierpniu 1997 roku znów Cedric zmienił modus operandi, bo wrócił do zabójstw przy pomocy młotka, do tych ataków na sprzedawców czy drobne punkty usługowe i zaatakował 64-letniego Livio Votoni. Tutaj też nie jestem pewna pisowni, ale tak to brzmiało z podcastu True Crime South Africa, bo z tego podcastu głównie korzystałam, ale nie tylko, wszystkie źródła będą w opisie. I Cedric oddał do naprawy buty. I później jeszcze, później wrócił, to na drugi dzień wrócił po te buty, no i jak te buty już odbierał, to jeszcze tam zobaczył, że są paski do sprzedania, no i taki pasek poprosił, żeby mu sprzedawca podał, no i ten sprzedawca mu podał ten pasek, no i w tym momencie jak podał, no to zbliżył się i Cedric uderzył go młotkiem w twarz. Livio stracił przytomność i jak odzyskał przytomność, no to zorientował się, że oczywiście sprawca już uciekł, natomiast zostawił torbę i młotek. Czy zostawił celowo, czy po prostu spłoszył się, no to trudno powiedzieć. Natomiast bardzo dziwnie zachował się w tym momencie pokrzywdzony, no bo sprzedał te przedmioty, bo tam w tej torbie jeszcze była pasta do butów i był pusty portfel i te buty, które zostały naprawione. Także dlaczego to sprzedał? No, można sobie wyobrazić, że nie za bardzo ufał policji i postanowił, no, przynajmniej w taki sposób zrekompensować swoją stratę. Natomiast no, oczywiście tutaj pozbawił możliwości pobrania dowodów, także już
To jedna sprawa. No a drugi aspekt to jest taki, że być może te rzeczy też były skradzione i do kogoś innego należały. No więc tak czy owak, no oczywiście nie powinien tego robić, no ale stało się tak, jak się stało. Także tutaj nawet nie wiem, czy sprawa wtedy została zgłoszona. No a Cedric oczywiście tutaj nie poprzestał na tym jednym napadzie i kolejny napad był 16 sierpnia i to był znowu napad na krawca. Tutaj ci krawcy to była tutaj, jak już mówiłam, taka grupa, która często była napadana przez Cedrica i on to tłumaczył, że po pierwsze do krawców musiał chodzić naprawiać spodnie bardzo często, dlatego że mu jak no, próbował wykorzystywać, czy no, wykorzystywał, napadał na kobiety, no to często tak się zdarzało, że te spodnie zostały podarte. No i też miał z kolei żal do krawców, to znaczy do jednego krawca, a już to rozszerzył na wszystkich, dlatego że krawiec mu kiedyś źle koszulę zszył, czy coś tam, nie wiem, czy miał uszyć, czy naprawić. W każdym razie nie był zadowolony z roboty krawca, no i to miał być powód, że krawców w ten sposób traktował, że uderzał młotkiem, no i czasem zabijał, czasem przeżywali, ale napadał na tych krawców. No, bez komentarza zostawiam takie tłumaczenia. Tym razem 16 sierpnia 1997 roku zaatakowany został 53-letni Natvalao Gangaran. Znowu tutaj pisowni nie jestem pewna, ale nie jest to aż takie istotne. Natomiast istotne jest, że krawiec pamiętał tylko, jak włączył żelazko po to, żeby prasować spodnie. No i dalej już nic nie pamiętał. Później ocknął się i zorientował się, że skradziono mu portfel. Natomiast Natvalao przeżył atak. Kolejny atak był 19 sierpnia. Miał miejsce w sklepie przy ulicy Bertrams Road i tutaj ofiarą padł Issa Passan, znowu pisownia niepewna. Issa Passan został znaleziony przez osobę sprzątającą i leżał wtedy w kałuży krwi. Przeżył, natomiast no, nic nie mógł powiedzieć, nic nie pamiętał. Kolejny krawiec, Kanu Farbu, 29 sierpnia 1997 roku otwierał zakład krawiecki przy Rocky Street. No i jak już otworzył, to było w godzinach rannych, został zaatakowany i niestety nie przeżył. Makę ukradł mu portfel. Przeżył natomiast Abdul Karim, który w hurtowni został zaatakowany też przy pomocy młotka i to było 14 września. Sprawca ukradł mu portfel. 19 września doszło do kolejnej napaści i tym razem ofiarą padł 75-letni również krawiec Haji Wandaya. I sytuacja tak wyglądała, że on zamknął sklep, wyszedł ze sklepu celem skorzystania z łazienki, no bo widocznie tam na zapleczu nie było, tylko trzeba było gdzieś wychodzić. No i jak już wracał, to został zaatakowany, no i też skradziono mu portfel i skradziono też torbę z ubraniami. Przeżył. Natomiast 4 października doszło do kolejnej zbrodni i tutaj zbrodnię tą odkrył klient, który do sklepu wszedł, no i tam zobaczył, że nie żyje
Mohamed Ibrahim. I Mohamed Ibrahim został zabity też przy pomocy prawdopodobnie młotka, no jakiegoś tępego narzędzia, i otrzymał liczne rany w głowę i w szyję. Również przy pomocy młotka został zabity Jacinto Serrano, z tym, że miało to miejsce nie w sklepie, tylko w kawiarni. Kawiarnia się nazywała Good Hope Cafe. I tutaj do zbrodni doszło 14 października. Również gotówka została zrabowana. Do kolejnej napaści doszło 18 października i to była taka, jak rozumiem, hurtownia. Ona się nazywała Soweto Wholesalers i ofiarą padł Eduardo Augusto. Było to tak, że Makę poprosił go o worek plastikowy i Eduardo schylił się, żeby mu ten worek podać, no i wtedy otrzymał cios i sprawca zabrał cały utarg dzienny, to było 500 randów, a dodatkowo jeszcze audiobook, który był już prywatną własnością Eduardo, i jeszcze jego prywatnych 30 randów. Z kieszeni mu po prostu wyciągnął. Natomiast Eduardo miał szczęście i przeżył atak. Kolejną ofiarą był 66-letni Mekesz Walat. No i tutaj schemat był bardzo podobny. To był też taki sklep krawiecki połączony z warsztatem krawieckim. I Makę chciał jakieś tam bieliznę kupić. No i wtedy, jak mu Makesz podawał, no to otrzymał cios w głowę i zrabowane zostało 500 randów. Natomiast Makesz przeżył. Makesz przeżył atak, natomiast już tego szczęścia nie miał Anil Mehta. Anil Mehta 4 listopada został przez swojego syna podwieziony do sklepu, którego zapewne był właścicielem, przynajmniej szefem, no można przypuszczać, że był właścicielem. I później co się działo, no to można się domyślać, natomiast o 8 rano, czyli 2 godziny później, do sklepu przyszła pracownica. Widocznie wtedy ten sklep był już otwierany i zastała sklep zamknięty od środka. Prawdopodobnie to nie była typowa sytuacja, bo właściciel zwykle był wcześniej, no i ten sklep już otwierał. Natomiast jak spojrzała przez szybę, to zobaczyła, we krwi leżał, i zadzwoniła po ochronę i ochroniarz wyważył drzwi, no ale już się okazało, że Anilowi już nie można pomóc. Natomiast znaleziono tam dwie pary dżinsów i torbę i fakturę. Także tutaj sprawca też zostawił pewne dowody rzeczowe, co się z nimi stało, czy były badane, czy nie były, tego nie wiem. Natomiast już po tym wydarzeniu, no to zaczęto się interesować sprawą i policja już wtedy zaczęła łączyć sprawy tych zabójstw przy użyciu tępego narzędzia, czyli młotka, czyli tak zwany hammer killer, czyli młotkowy zabójca. Wtedy jeszcze nie łączono sprawy młotkowego zabójcy i zabójcy z Wemerpan. Uważano, że to jest dwóch seryjnych zabójców, którzy grasują. Zresztą no nie było to nic niezwykłego, bo poprzednio już był też seryjny zabójca. To był Sid Hole, który już trafił do więzienia. Więc tutaj, że w zbliżonym czasie wielu, więcej niż jeden seryjny zabójca grasuje, to nic niezwykłego nie było, więc sądzono, że tych zabójców jest dwóch.
Policja postanowiła, ponieważ tutaj było wiadomo, że atakowani są przede wszystkim krawcy, też inni drobni rzemieślnicy, drobne sklepy, no to policja postanowiła obstawić, zwłaszcza właśnie warsztaty krawieckie, sklepy z ubraniami. I tutaj niestety stała się taka rzecz, że pojawił się wyciek do prasy. W ogóle atmosfera była taka, że policja tam nie robi zbyt wiele, no później zaczęła już nad tym pracować, no i wtedy do prasy wyciekły nazwiska ofiar, no i też i nazwiska tych ofiar, które przeżyły, no, co było bardzo lekkomyślnym działaniem ze strony prasy, dlatego że no po pierwsze, jeżeli już sprawca wiedział, że sklepy są obserwowane, no to raczej by się gdzieś przyczaił. No co jeszcze, no nie byłoby takie złe, no przynajmniej nie byłoby tych morderstw. Natomiast jeżeli sprawca wiedział, kto przeżył, no to mógł mieć ochotę poprawić swoją pracę i takiego kogoś, no już jeszcze raz uderzyć i tym razem już skutecznie. No tak się na szczęście nie stało, no ale tutaj ten etap był taki, że Makę zmienił swoją taktykę i już zostawił napaści na sklepy i postanowił napadać na domy. Po prostu wtargnięcia do domów i tutaj właściciel był zabijany, czy no, mieszkający w tym domu, mieszkaniec tego domu był zabijany, no i domy były obrabowywane. I ofiarą takiej napaści był José Caires. Został zakłuty nożem, więc tutaj znowu inne narzędzie zbrodni. I zrabowano mu wideo, portfele, klucze od domu, no i tutaj buty, to znowu te buty, to się ta sprawa powtarza. 7 listopada ofiarą padł Arthur McIntyre i on został zabity, no tutaj już w sposób typowy, czyli młotkiem, no i też wideo, radio zostało skradzione, biżuteria, ubrania i co istotne, rewolwer kaliber 38. No i ponieważ ustały napaści, no i sprawa się stała znana w prasie, że jest ta obserwacja tych sklepów, no to policja postanowiła tutaj przerwać tą obserwację. No i jakimś sposobem się sprawca zorientował i znów wrócił do napaści na sklepy. I tutaj ofiarą takiej napaści padła para Chińczyków, z tym, że tutaj no nie jest powiedziane, czy to byli świeży migranci z Chin, czy po prostu już Chińczycy od dawna tam mieszkający. I para się nazywała Chaun Kao, to był mąż, i Chi Kao, to była żona. I to było 7 listopada, to w tym samym dniu, co został zabity Arthur McIntyre. I też sprawca zrabował gotówkę i tutaj też użył młotka. No i tutaj Chaun nie przeżył tego, natomiast jego żona przeżyła. Kolejną ofiarą był również krawiec, czy pracownik sklepu krawieckiego. I to był tutaj dwie wersje imienia, Tankor albo Cankor pojawiają się, Ranchot. I to było Boston Taylors
też został zabity. Tutaj jeszcze nie powiedziałam wcześniej, że tą serią zabójstw z młotkami tutaj też zajmował się kapitan Bielefeld. Jemu też powierzono to śledztwo, z tym, że no on sobie wtedy nie zdawał sprawy z tego, że te zabójstwa są połączone. Po prostu osobno badano jedne, osobno drugie, no to już mówiłam. Natomiast 28 listopada doszło do pewnej zbrodni, która miała pozwolić później na połączenie tych właśnie serii przestępstw. Otóż też wrócił sprawca do Wemerpan i był tam na rowerze, jechał Gérard Lavoux i został zabity strzałem w plecy, zginął na miejscu, natomiast Macke ukradł mu rower. No i ten rower sprzedał, no a sprzedając ten rower musiał napisać nazwisko osoby, która sprzedaje, czyli swoje nazwisko. No oczywiście swojego prawdziwego nazwiska nie użył, natomiast użył nazwisko, które już używał wcześniej, a używał wtedy, jak wypełniał formularz dotyczący naprawy spodni, tam oddawał spodnie do naprawy, no to też musiał wypełnić formularz i posłużył się tym samym nazwiskiem. W związku z tym później udało się dzięki temu połączyć jedną serię z drugą. I to nazwisko to było Patrick Mokwana. Dnia 12 grudnia znowu Macke zastosował inny sposób, mianowicie podszedł do pary, to był Mini Nkambinda i Sandy Ngaba. I para ta mieszkała w takich, no, nieformalnym takim osiedlu, czyli no, można powiedzieć w slumsach. I tym razem Macke udawał policjanta i chciał zrobić rewizję, że tam coś należy znaleźć tam pod takim pretekstem. I parę zaprosił do samochodu. No i później jak para podeszła do niego, no to zastrzelił Mini, a jego dziewczynę zgwałcił. No i tutaj ona przeżyła, natomiast w tym samym jeszcze dniu poszedł do domu Cyryla Slattery. Także znowu ten zwyczaj włamywania się, czy tam wtargnięcia do domów, bo to nie było jasno powiedziane, czy on się włamywał, czy powiedzmy kogoś tam skłonił do otwarcia drzwi pod jakimś pretekstem. Takim pretekstem mogło być na przykład poszukiwanie pracy. Tutaj mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że później, jak już Cedric został aresztowany, no to pojawił się taki komentarz, że to jest taki bardzo wyglądający człowiek w taki sposób, że wzbudza zaufanie. I gdyby zapukał do drzwi i poprosił o pracę, no to chętnie by tą pracę każdy mu udzielił, na przykład zatrudniłby go w charakterze, ja wiem, ogrodnika, bo to jest dosyć popularne w RPA, że ludzie zatrudniają do prac ogrodniczych, więc tutaj on rzeczywiście miał wygląd budzący zaufanie. Tutaj jest jego zdjęcie, więc nie wiem, to jest takie zdjęcie na policji robione zapewne, więc tutaj, no nie wiem, Państwo sami ocenią, czy jego wygląd budzi zaufanie, czy nie budzi, to inna sprawa, natomiast no niestety Cyril Slattery został
pozbawiony życia przy pomocy młotka i z mieszkania Cedric zrabował odbiornik telewizyjny. 14 grudnia 25-letni Enoch Ngoma i o rok młodsza Deliwe Ngogela spacerowali sobie, no, byli parą i spacerowali. No i niestety wypatrzył ich Cedric Mahke i zrobił to, co już raz zrobił, mianowicie zmusił ich do tego, żeby ze sobą współżyli na jego oczach. Następnie oddał w górę strzał, żeby przestraszyć parę i wykorzystał dziewczynę, a chłopakowi ukradł zegarek i ubrania, po czym parę wypuścił, z tym, że jeszcze zastraszył, żeby po prostu, no, kazał im przyrzec, że nikomu nie będą o tym zdarzeniu mówić. 19 grudnia kolejna para padła ofiarą napaści ze strony Cedrica. I byli to Bongani Gama i jego dziewczyna Ntombi Futi. Cedric zastrzelił chłopaka i zgwałcił dziewczynę dwukrotnie i kazał jej iść ze sobą. Po drodze spotkał przechodnia i tym przechodniem był Richmond Fedona i po prostu strzelił do niego. No, chciał go pewnie zastrzelić, natomiast Richmond przeżył. Ukradł, Cedric ukradł buty, natomiast Futi zabrał ze sobą dalej i jeszcze raz ją zgwałcił, po czym ją wypuścił. Tymczasem kapitan Bielefeld nie próżnował i odwiedzał często miejsca zbrodni, czasem odwiedzał je wielokrotnie. Tutaj też zrobiona została taka mapa miejsc zbrodni i później ta mapa służyła jako dowód przed sądem, ale o tym to może później jeszcze powiem. Natomiast Bielefeld przesłuchiwał oczywiście też ocalałe ofiary i opisy sprawcy zbierał. No i tutaj było zgodnie, że sprawca był drobnej budowy, ale bardzo silny i agresywny. Pojawiała się taka informacja, że gdy kobiety próbowały uciec, on je ścigał i biegł za nimi i przeklinał w języku Afrikaans. Natomiast to, czy był to jego język ojczysty, no to tutaj ta kwestia nie została rozwinięta. Inna informacja od ocalałych ofiar była taka, że miał zwyczaj opowiadać o zabójstwach, których już dokonał, no i w ten sposób starał się te ofiary zastraszyć, no i zniechęcić zapewne przed tym, by szły na policję i próbowały informować o tym, co je spotkało. Bielefeld posunął się też do takich metod znanych z filmów kryminalnych, natomiast no, na filmach to różnie, one są czasem skuteczne, czasem też są nieskuteczne, natomiast chodziło o to, że wraz ze swoją koleżanką policjantką usiadł w aucie, oczywiście nieoznakowanym, i tam udawali parę. I siedzieli tak w tym aucie przez 9 godzin. No i już się robiło ciemno. No oczywiście tam wokół tego auta gdzieś byli policjanci ukryci. No ale jak się robiło ciemno, no to była obawa, że jednak tutaj nie zostanie ten sprawca złapany. Więc ze względu na bezpieczeństwo swojej koleżanki
detektyw zdecydował się na zakończenie tej akcji. No i w tym momencie otrzymał przez radio, krótkofalówkę, informację, że jakiś mężczyzna zbliżał się do ich auta, no ale jak oni już zapuścili silnik, no to wtedy uciekł. Także detektyw był bardzo sfrustrowany z tego powodu. No ale ta frustracja nie trwała tak długo, bo wkrótce otrzymał telefon. No i telefon był taki, że wokół jednego z hoteli kręci się jakiś człowiek. No to, że się kręci jakiś człowiek, to nie było znowu takie dziwne, no ale on ani nie korzysta z hotelowej restauracji, ani tym bardziej tam w tym hotelu nie nocuje, czy nawet nie pytał o nocleg. Natomiast też nie wygląda na jakiegoś żebraka, jest porządnie ubrany. No i tutaj był nawet taki opis jego ubrania, że to były zielone spodnie i szary sweter. I na tym swetrze była jakaś twarz, jako po prostu, no tak jak na druki na koszulkach, to było na tym swetrze, czy takim pod koszulku z długim rękawem, bo to sweatshirt, czy, no nie jest to takie istotne. Zdjęcie tutaj Państwo będą widzieć. No i teraz też taką informację otrzymał, że ten człowiek może mieć dziewczynę, która pracuje czy w hotelu, czy gdzieś w pobliżu hotelu i tutaj przychodzi ją odwiedzać. Ponieważ opis tego mężczyzny zgadzał się też z opisami ofiar, no bo był to mężczyzna drobnej budowy, no więc detektyw postanowił iść tym tropem. Ustalono tożsamość kobiety. Faktycznie pracowała ona w pobliżu hotelu i miała na imię Angelina. I zaczęto Angelinę śledzić. I to się opłaciło, dlatego że 23 grudnia Angelina o godzinie 11 rano miała się spotkać z Cedriciem. No i tak faktycznie się stało, no ale już czekała na nich policja, to znaczy na Cedrica, bo Angelina tutaj no, nie odgrywała roli w tej historii. I Cedric został aresztowany. Tutaj Państwo właśnie to zdjęcie mają z aresztowania i okazało się, że jak go zatrzymano, rewidowano, to okazało się, że miał w kieszeni jeden nabój. Ten nabój no, nie jest aż tak istotny, natomiast no, jest pewną ciekawostką. Później będzie to miało związek z wyrokiem, jaki w tej sprawie zapadnie. Ponieważ była zabezpieczona próbka DNA, już wtedy stosowano tą technikę badania DNA i tutaj kapitan Bielefeld był bardzo skrupulatny i jak dochodziło do tych zabójstw wcześniej, no to on każde miejsce zabójstwa przeglądał bardzo dokładnie, no i na jednym z tych miejsc znalazł chusteczkę, no zużytą chusteczkę higieniczną, no i tam stamtąd wyodrębniono DNA, no i później jeszcze z innych miejsc w trakcie śledztwa też DNA wyodrębniono, no i tam rzeczywiście się pokrywało, że to jest, powtarza się jedno DNA, natomiast później już dopasowano to do DNA, które pobrano od Cedrica, już jak został zatrzymany. I tutaj laboratoria, no bo to był okres świąteczny, prawda, 23, czyli na dzień przed Wigilią został aresztowany. No więc święta, tutaj laboratoria pracowały. No i to się opłaciło, no bo okazało się, że
profil DNA jak najbardziej pasuje i jest to ten człowiek. Z tym, że wtedy jeszcze uznawano, że jest to zabójca z Wemerpan, natomiast jeszcze nie kojarzono go z zabójstwami przy pomocy młotka dokonanymi. Natomiast zatrzymany Cedric zachowywał się bardzo agresywnie i krzyczał na strażników i nawet obrzucał ich odchodami. No i strażnicy zwrócili się do prowadzącego śledztwo, czyli do detektywa Bielefelda, żeby coś z tym zrobił. No i on postanowił tam podejść i porozmawiać z Cedriciem i zastosować taką metodę, że zyskać jego zaufanie. Początkowo Cedric krzyczał, tak przez 3 godziny Cedric krzyczał, natomiast Pete Bielefeld słuchał tych krzyków, które niezbyt były składne, ale tam jeden motyw się przewijał i z tego się zorientował, że Cedric jest bardzo emocjonalnie związany z matką. No więc Bielefeld postanowił, że umożliwi mu widzenie z matką, jeżeli on będzie się zachowywać normalnie i zacznie współpracować. No i to rzeczywiście poskutkowało. I później pokazał Cedricowi wyniki badań DNA. No i tutaj już po prostu stwierdził, że już wiemy, że jesteś mordercą, więc tutaj nie ma możliwości tam nie przyznania się, bo jest profil DNA, i nie da się z tym nic zrobić. No i wtedy rzeczywiście Cedric przyznał się do zabójstw. No i tutaj różne wersje są, bo jedna z wersji mówi, że on od razu przyznał się, że on jest również tym zabójcą z młotkiem, natomiast inna wersja mówi, że do tego, że to był zabójca z młotkiem, to właśnie detektyw doszedł na podstawie tego podpisu z fałszywym nazwiskiem, który powtarzał się i w przypadku sprzedaży skradzionego roweru, i w przypadku zostawionych spodni do naprawy i wypełnienia tam formularza. No ale to właściwie nie są te wersje sprzeczne. Także Cedric się przyznał i również przyznał się do tego, że rzeczy, które kradł, oddawał w dużej większości, oddawał matce, to już o tym mówiłam. No i to była okazja, żeby pojechać do prowincji Limpopo. No i tam przy okazji inspektor mógł dotrzymać obietnicy, bo Cedric spotkał się z matką i też te skradzione rzeczy mogły zostać odzyskane. Matka podobno była zrozpaczona, widząc syna skutego w kajdankach, bo oczywiście ze względu bezpieczeństwa musiał być skuty. No i przy okazji tutaj prowadzący śledztwo dowiedzieli się o stosunkach rodzinnych. No i okazało się, że matka Cedrica była jedną z dwóch żon i jak ojciec umarł, to okazało się, że przepisał swój majątek, przynajmniej w ogromnej większości, na tą inną żonę. Nie wiem, czy ona była pierwszą, czy drugą, to nie jest w tym momencie istotne. W każdym razie matce Cedrica tam nie pozostało nic albo bardzo niewiele. No i stąd nienawiść Cedrica do ojca. Czy to miało jakieś przełożenie na przyszłe zbrodnie, to tutaj trudno powiedzieć. No też nie wiadomo, jakie tutaj znaczenie miał fakt, że w dzieciństwie w ramach obrzędu inicjacji miał podobno być pozostawiony
w buszu na 3 miesiące, no i tam musiał sam zdobywać pożywienie i radzić sobie. Natomiast tłumaczył tutaj zabójstwa par w taki sposób, że właśnie w rejonie Wemerpan zdradzała go jego żona, czy tam dziewczyna, bo on, jak wiemy, miał żonę w prowincji Limpopo, a dziewczynę miał w Johannesburgu, więc raczej chyba dziewczyna go zdradzała tam. No i to właśnie było w tym rejonie i właśnie tamte zdrady miały miejsce, no więc stąd jego chęć atakowania par, które tam mile spędzały ze sobą czas. O, takie tłumaczenie było. Oczywiście słowo tłumaczenie, no tutaj trzeba wziąć w cudzysłów, podobnie jak z tym tłumaczeniem w sprawie takiej, że atakował zakłady krawieckie, bo ktoś kiedyś źle mu uszył koszulę. W drodze powrotnej z Limpopo Cedric oferował policjantom, że pokaże miejsce, gdzie ukrył pistolet. No i oczywiście policjanci bardzo byli zadowoleni i wysiedli w tym miejscu, gdzie Cedric wskazał. I Cedric, mimo że był skuty, to szedł bardzo szybko. I szybko to miejsce znalazł i szybko też znalazł pistolet, który wcześniej ukrył. No i jak mogą się Państwo domyślić, no szybko szedł nie bez powodu, bo chciał z tego pistoletu zrobić użytek, no ale został na szczęście obezwładniony. Aresztowanie Mackę stanowiło zaskoczenie dla jego najbliższych i też jego pracodawców, dlatego że miał bardzo dobrą opinię wśród wszystkich, także no tutaj ten schemat się dosyć często powtarza, że seryjny morderca jest miłym, sympatycznym, dobrym pracownikiem. No nie zawsze tak jest, no ale w tym przypadku akurat tak było. Ponadto tutaj jeszcze może warto odnotować, że brat Cedrica był sierżantem policji. No i tutaj próbował ratować swojego brata w ten sposób, że próbował kapitana Bielefelda przekupić kwotą 500 randów. Oczywiście bezskutecznie. Co jeszcze można powiedzieć o Mackę? Że chętnie opowiadał o swoich zbrodniach, z tym, że tutaj Bielefeld miał takie wrażenie, że on opowiada, no nie okazywał skruchy, tylko raczej chwalił się tymi zbrodniami, co też jest częste wśród seryjnych morderców. Także tutaj akurat od schematu nie odbiegał, chociaż w innych aspektach odbiegał od schematu. Proces rozpoczął się w kwietniu 1998 roku i trwał bardzo długo, no bo dużo było świadków, no dużo było tych morderstw. Każde morderstwo było traktowane z osobna, każdy napad z osobna i później wyrok też był osobno za każde przestępstwo. Tutaj bardzo pomocne były te mapy GIS, które pokazywały miejsca działania przestępcy, i okazało się, że tutaj bardzo określone to są miejsca, to znaczy w pobliżu zamieszkania sprawcy, jego miejsca pracy, a także miejsca zamieszkania jego dziewczyny i jego brata. Na Cedricu Mackę ciążyły 133 zarzuty, z tym, że później udowodniono mu z tego 114 zarzutów. Mimo że w śledztwie bardzo chętnie opowiadał o zbrodniach, to jak już przyszło do procesu, no to po prostu nie przyznawał się do winy, bo zawsze to pierwsze pytanie pada, czy oskarżony przyznaje się do winy.
No i tutaj było, że się do winy nie przyznaje. Ponadto zachowywał się bardzo arogancko. No, jak się nie przyznawał do winy, no to oczywiście nie było mowy o tym, żeby okazał skruchę, ale czasami mu się wyrwało właściwie takie przyznanie do winy, no w taki sposób, że na przykład do pani prokurator powiedział coś takiego, że zrobi z nią to samo, co z tymi kobietami. Trudno powiedzieć, z czego wynikało takie aroganckie zachowanie. Być może to była jakaś szansa na uznanie za niepoczytalnego. O, być może tutaj no, jakaś chęć ulżenia sobie. No, w każdym razie no, niby ono nie poprawiało sytuacji, no, ale tutaj właściwie no, nie bardzo było jak tą sytuację poprawić, no bo zarzuty były bardzo poważne. Nie było już wtedy kar śmierci, więc tutaj groziło dożywocie, no a trudno było spodziewać się czegoś mniej niż dożywocia. I teraz podam Państwu szczegółowo, jakie przestępstwa zostały mu udowodnione. Wyrok zapadł 6 marca 2000 roku i był następujący. Tutaj Państwo powinni to zobaczyć, jest wszystko wypisane, w nawiasie podana jest liczba przestępstw, o które był oskarżony. No i tak Macke został uznany winnym 27 zabójstw z 36, które mu przypisywano, o które był oskarżony, 27 udowodniono, 26 usiłowań zabójstwa, 14 zgwałceń, 41 rozbojów, jednego usiłowania rozboju, jednego ciężkiego uszkodzenia ciała. Tutaj, jeżeli chodzi o te uszkodzenia ciała, no to tam przy tych atakach z młotkiem, to część była, właściwie większość była traktowana jako usiłowanie zabójstwa, natomiast widocznie jedno było traktowane jako ciężkie uszkodzenie ciała i 3 przypadki nielegalnego posiadania broni oraz 1 przypadek nielegalnego posiadania amunicji. No tutaj chodziło o ten nabój, który znaleziono u niego w kieszeni. Natomiast 6 września zadecydowano o wymiarze kary. I tutaj są pewne rozbieżności. Wikipedia podaje, że otrzymał 27-krotne dożywocie plus 1159 lat więzienia i jeszcze 3 miesiące dodatkowo za posiadanie tego jednego naboju nieszczęsnego w kieszeni. I tutaj o tych 3 miesiącach to wszystkie źródła podają. Natomiast co do samego wymiaru, no 27-krotne dożywocie, no to za zabójstwa. Natomiast to 1159 lat, no to za pozostałe przestępstwa, a 3 miesiące za ten jeden nabój. Natomiast podcast South Africa True Crime podaje 1835 lat plus 3 miesiące. Natomiast ja policzyłam, jeżeli by to było 27-krotne dożywocie, a jako dożywocie by można było policzyć 25 lat, bo tyle zazwyczaj praktycznie wygląda kara dożywocia w Republice Południowej Afryki. No niestety są od tego wyjątki, ale to już inna sprawa. Natomiast tutaj by było wtedy 1834 według moich obliczeń by to wynikało. No i plus te 3 miesiące, no to tutaj chyba sędzia się wykazał takim pewnym poczuciem humoru.
Także ta liczba jest podana. Inne źródła z kolei podają, nie wiem skąd, ale też taka liczba 1340 podawana jest tych lat więzienia. No, w każdym razie tutaj tak jako ciekawostkę Państwu podaję te rozbieżności, no bo fakty są takie, że no ten wyrok nie będzie pozwalał na opuszczenie więzienia w normalnym trybie, to znaczy trybie warunkowego zwolnienia, no bo tutaj o to w zasadzie chodzi, bo warunkowe zwolnienie, no to jest tam powiedzmy, no, czy 2/3 wyroku, czy połowa wyroku, no a przy takim dużym, no to połowa będzie no, wielokrotnie przekraczająca życie ludzkie, więc no, można założyć z dużym prawdopodobieństwem, że pan Cedric Macke już więzienia nie opuści. No i chociaż ja nie jestem zwolenniczką takich kar eliminacyjnych, zdecydowanie jestem przeciwniczką kary śmierci, no i tutaj też jestem przeciwniczką kary bezwzględnego dożywocia, bez możliwości warunkowego zwolnienia. No niemniej jednak w przypadku takich niebezpiecznych przestępców, którzy mordują seryjnie, no to tutaj nie mam wątpliwości, że powinni jednak przebywać do końca życia w więzieniu z tego powodu, że po prostu stanowią zagrożenie dla społeczeństwa. No i tutaj miejmy nadzieję, że tak też się stanie. No obecnie Cedric ma 56 lat, no więc jest stosunkowo młody jeszcze. No miejmy nadzieję, że już nikogo więcej nie zabije. Natomiast Cedric Macke tutaj przeszedł do annałów kryminalistyki, że tak można powiedzieć, i tutaj z tych opracowań GIS tutaj powstała praca naukowa też na temat właśnie użycia systemu GIS w mapowaniu przestępstw. Tutaj w opisie link oczywiście podam, tutaj te ilustracje właśnie z tej pracy pochodzą. No i zmienił takie spojrzenie na seryjnych morderców, bo do tej pory był taki schemat, że seryjny morderca no to ma jeden modus operandi, a nawet jeżeli ten modus operandi zmienia, to zmienia go na tej zasadzie, że najpierw w jeden sposób morduje, czy tam gwałci, a później znowu jakiś inny sposób. A tu okazuje się, że właściwie wielokrotnie zmieniał, wracał do tego samego sposobu, zmieniał też typ ofiar. Także tutaj no, jest to przestępca na pewno w pewien sposób nietypowy. Zanim Państwu podziękuję za uwagę, to jeszcze taka dosyć nietypowa prośba. Tutaj w opisie będzie link do zbiórki. Zbiórka ta ma na celu sprowadzenie żony pewnego obywatela RPA, a ta jego żona jest obywatelką Ukrainy. Natomiast no, jako żona mieszka w RPA, nie wiem, może jest też obywatelką RPA, tutaj trudno mi powiedzieć. W każdym razie ona utknęła wraz ze swoją córką z poprzedniego związku, utknęła w rejonie Ługańska. To jest ten rejon kontrolowany przez wojska rosyjskie i trzeba po prostu pieniędzy, żeby sprowadzić ją i jej córkę do RPA. Tam jest opis w zbiórce może dokładniejszy i tutaj no taka oczywiście, no kto ma możliwości, no to taka przy okazji prośba. No i na koniec jeszcze tutaj podziękowanie i kwiatek oczywiście, no a przy okazji, ponieważ ten podcast
ukaże się prawdopodobnie 18 maja, no to współsolenizantkom najlepsze życzenia, współsolenizantom też, bo to są, zwykle podają kalendarze imieniny Aleksandry i Eryka, jeszcze Feliksa czasem, w każdym razie wszystkim solenizantom życzenia, a tutaj w podziękowaniu dla wszystkich, podziękowaniu za uwagę, kotyledon orbiculata, kwiatek i to jest odmiana oblonga, czyli wydłużona i zdjęcie pochodzi z Klip Riversberg, rezerwat to jest przyrody na południu od Johannesburga, no więc no, blisko rejonu, w którym działy się opisane przeze mnie wydarzenia. Także jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę. A to, co Państwo widzą, co jak palma wygląda, to nie palma, tylko sagowiec, ale o sagowcach kiedyś Państwu powiem osobno. Na razie i jeszcze raz dziękuję.